Zapraszam na kolejnym wykładzie, kolejnej prezentacji, a mianowicie konserwacja komputera i urządzeń peryferyjnych, czyli wszystko, co będzie działo się koło. O czym dzisiaj sobie powiem, proszę Państwa? O konserwacja komputera i innych urządzeń współgrających z komputerem, czyli jak czyścić monitor, jak czyścić drukarkę, skaner, klawiaturę, projektor multimedialny, jeżeli mamy w domu czytnik, napęd CD oraz zasilanie. No i na sam koniec może temat taki prosty, mianowicie ergonomia pracy przy komputerze, jak się tutaj usiąść, żeby było dobrze. No proszę Państwa, konserwacja. Konserwacja zależy od nas, od tego, czy my to robimy, czy nie. I jak często? Producent nie zalecza, nie pisze nam, że mamy to robić co tydzień, co dwa. Też musimy patrzeć na, jeśli bierzemy pod uwagę konserwację, dane techniczne i w jaki sposób jest odciążanie komputera cykliczne, czyli musimy pewne urządzenia, z których nie korzystamy, na przykład tak jak drukarki, no to możemy ją odłączyć, żeby komputer ciągle z nią się tam nie łączył i że tak powiem, działał sprawniej i szybciej. Kontrolowaniu rodzaju urządzeń i podzespołów, czyli trzeba słuchać komputera, jak zaczyna brzęczeć albo dziwnie się zachowywać, no to też już są jakieś sygnały do tego, że coś może się dziać. I odpowiednie zewnętrzne środowisko urządzeń komputerowych, czyli musimy komputerowi stworzyć jakby klimat do pracy. Jeżeli to jest zwykły komputer stacjonarny, to pamiętajmy, czy laptop, zwykły laptop, że nie będzie raczej z nami współpracował chętnie przy temperaturze minus 5-10 stopni. Woli mieć temperaturę domową i pracować w takich warunkach ujednoliconych, tak? Czyli nie, żeby jest teraz ma 10 stopni, za chwilę ma minus 5, później przychodzimy z powrotem i to też wpływa na jego pracę i zachowanie. No, materiały i przyrządy do konserwacji urządzeń techniki komputerowej. Może byśmy się zdziwili, może nie, no ale powiedzmy, że to tak fachowo powinno wyglądać. Mianowicie jakieś pędzelki, dmuchawki, patyczki, specjalne mokre chusteczki, zwykłe ręczniki, ale pamiętajmy, że właściwie przy komputerach trzeba stosować jak najdelikatniejszych rzeczy. To nie mają być jakieś, takie są w kuchni, tak przeważnie te do oczyszczenia zlewu czy coś, takie drapaki. Także to powinno być wszystko miękkie, żeby tego nie podrapać, nie uszkodzić, szczególnie jak będziemy mówić dalej o monitorach. No i sprężone powietrze, proszę Państwa. To jest praktycznie numer jeden do wszystkiego. Obojętnie co będziemy tutaj czyścić i konserwować, ale też trzeba zwrócić uwagę, że możemy wykorzystać odkurzacz. Może możemy, może już nie. Bo teraz większość odkurzaczy z tyłu ma ten wylew, powietrze, które wylatuje z tyłu, już leci przez takie kropki, tak? A nie tak jak było kiedyś, że leciało przez taką rurkę okrągłą i wystarczyło, że podłączyłem sobie z drugiej strony tą rurę i miałem powietrze sprężone, tak? Technika poszła naprzód. No i tak, czego nie stosować? Pod żadnym pozorem nie wolno stosować środków żrzących i rozpuszczalników, ponieważ większość obudów i inne elementy sprzętu komputerowego są wykonane z tworzyw sztucznych, czyli płyn do mycia okien na przykład przy zwykłym monitorze już by się nie za bardzo nadawał, bo jeżeli będziemy miał za dużą domieszkę alkoholu i przetrzemy to monitor, no to ten monitor zrobi się po prostu biały, tak? Folia, która jest na tym monitorze z przodu, z reakcją z alkoholem stworzy nam taką mgiełkę i mamy niestety po monitorze. Inna grupa materiałów eksploatacyjnych do konserwacji. To są na przykład tusze, tonery, głowice, drukarki lub nawet baterie. Czyszczenie jednostki centralnej. No proszę Państwa, czyszczenie zewnętrznej i wewnętrznej obudowy, odkurzanie elementów elektroniki, wentylatorów, przedmuchanie zasilacza komputera, to jest to urządzenie. Po zakończeniu pracy dociśnięcie wszystkich elementów. Co w przypadku, to jest na przykład obrazek takiej płyty głównej. No i tutaj proszę Państwa, nigdy odkurzaczem nie wciągamy, bo są takie, to się nazywa teraz, proszę Państwa, jak będę coś mówił, to nie chcę nikogo obrazić, ale takie zworki,
na tych do płycie głównej. Rzadko rzecz może to po prostu wciągnąć i później się okazuje, że komputer nie działa, a taki mały element gdzieś nam uciekł, tak, w odkurzacz. No, regularne czyszczenie komputera na pewno daje nam to, że komputer ma ciągle przepływ powietrza, tak, chłodzi się odpowiednio. Tutaj mamy zatkany wlot takiego powietrza. Praktycznie, jeżeli dobrze jest ustawiony system wentylacyjny, to on musi być taki, zrobić w komputerze przeciąg, tak, czyli pewien wentylator zasysa powietrze, a drugi to wypycha. Także trzeba wprowadzić też ciepłe, wprowadzić zimne, wypchnąć ciepłe, ale no niestety przy tym cyrkulacji powietrza gromadzi się kurz. Tutaj mamy tranzystorki, na przykład, na których widzimy kurz. No też może to kurz, jeżeli powstanie pole elektromagnetyczne, może powodować zwarcie. No i jak już mamy, będziemy mieli taki, może będzie ten obrazek, już nie pamiętam, gdzie tam cała płyta była, że tak powiem, oblepiona takim kurzem, no to jak wyładowanie elektrostatyczne poleci po tym, to może nam tutaj pewne podzespoły uszkodzić. Nadmiar takiego kurzu na przykład blokuje wentylatory, tak? Blokuje wiatraczki. Tu mamy tak zwany radiator, czyli taką aluminiową część, która dodatkowo chłodzi nam procesor lub inny zespół. No i jak gdy ma taką warstwę pierzynki, no to jak sami wiemy dobrze, pod pierzynką jest ciepło. Akurat dla komputera ciepło nie oznacza dobrze. Ciepło woli raczej tak mieć swoją temperaturę chłodzenia. Do czyszczenia wewnątrz używamy przede wszystkim sprężonego powietrza lub istnieje taka możliwość właśnie odkurzacza, no ale tak jak mówię, odkurzacza wydychanym powietrzem, a nie, że będziemy coś zasysać. Na zewnątrz ścieramy specjalnym płynem lub wodkiem z dodatkiem detergentu. Dotyczy to tylko obudowy i frontu przedniego, tak? Z tyłu tam elektronika jest, to już nie. Tutaj widzimy obrazek z działaniem sobie odkurzacza. No i ważne, że tak powiem, właściwie tu przy każdym urządzeniu, które będziemy analizować, to zawsze napisałem, że należy takie urządzenie niestety wyłączyć z prądu, niestety lepiej wyłączyć z prądu, bo nie wiemy, co tam się czai. Czasami też prąd zalega na tych kondensatorkach i to takie od razu wyłączenie z prądu też nie powoduje, że możemy coś przy tym robić, tak? Zawsze trzeba czuć tą bez taką respekt do prądu. Fakt, że w całym komputerze nie jest wszędzie 220, ale idą kable, które niestety podają ten główny prąd, a na inne podzespoły może być 12 lub inny prąd podawany. Tutaj zajmiemy się w tym momencie teraz takim konserwacją takich urządzeń peryferyjnych. No to zaczniemy od monitora. Czynności konserwacyjne, proszę Państwa, przy monitorze to oczywiście ścieramy kurz przy zawsze wyłączonym monitorze, bo jak monitor będzie włączony, będziemy ścierać kurz, to właściwie takie syzyfowe prace, bo on zawsze będzie się przylegał do komputera. Tutaj mam jeszcze obrazek starego monitora, czyli można powiedzieć taką szybką. No to tu możemy się pokusić o środki typu płyn do mycia okien, no ale tu już nowsze monitory, które mają tą taką powłokę LED-ową, no to tutaj niestety miękka szmatka, komputer wyłączony. Też ważna część, tutaj nie, akurat może nie jest napisane, ale nigdy jakby środka nie psikamy na element, którego czyścimy, tak? Środek zawsze psikamy na szmatkę i dopiero wtedy przecieramy, bo czasami możemy, że tak powiem, nieumyślnie za dużo płynu na coś nalać, to spłynie gdzieś tam niżej, no i zaczną się problemy i może dojść do zwarcia. Też sprężonym powietrzem można wszystkie styki z tyłu komputera sobie przeczyścić, pędzelkiem wydłubać. Drukarka i jakie prace konserwacyjne. Proszę Państwa, no przy drukarce najważniejszymi są te rolki, które pobierają papier. No one są na tyle, można powiedzieć, w niektórych drukarkach wredne, bo ich nie można ręką przesunąć do czyszczenia. Także tam by trzeba wziąć patyk, jakiś środek, może być zmywacz do paznokci, tu w tym przypadku nic się nie stanie. I delikatnie przecieramy, wtedy włączamy, wyłączamy drukarkę, te wałeczki się przekręcą i znowu możemy to przeczyścić. Możemy też przeczyścić prowadnicę, jeżeli taką prowadnicę dana drukarka ma. Tylko też pamiętajmy o tych, że jak już coś przeczyścimy,
no to nie zostawiamy tego, bo na prowadnicy powinien być specjalny tawot czy specjalny smar, który powoduje, że to się wszystko tak płynnie przesuwa, a nie, że komputer ma opory i walczy z tym przesuwaniem i wydruk nam nie wychodzi, jaki powinien. Ważnym elementem w drukarce atramentowej, proszę Państwa, to są głowice. Tu mamy taką pokazaną głowicę na 6 kolorów, tak? I też delikatnie możemy to rozpuszczać. W tym przypadku można zastosować rozpuszczalnik do paznokci, ale nie z tym środkami jakimiś, no, witaminami, tak? Bo te witaminy pozostawiają taką powłokę. Zwykły, czysty, najlepszy byłby może spirytus. No i tutaj na przykład metodę czyszczenia takiego pojemnika z tuszem, czyli mam coś wylane, przyciskam, to się przeczyści. To też, jeśli chodzi o samą konserwację drukarki, też wynika z tego, jeżeli długo jej nie używamy. Jeżeli długo nie używamy drukarki, to potrafią tutaj te wszystkie elementy, gdzie on pobiera ten tusz, gdzie tam zaczyna się to wszystko dziać, że może brzydko powiem, pluje tym tuszem, to się zaczyna zasychać, robi się taka twarda powłoka, no i niestety wtedy trzeba to przeczyścić. Skanery i czytniki, proszę Państwa. No jeżeli chodzi o skaner, to no tutaj jest bardzo prosta obudowa, tak? W środku jakieś szkło, czyli wystarczy szmatka przetrzeć, kabelek sprawdzić i jest, czy nie jest uszkodzony, jest praktycznie już, można powiedzieć, po konserwacji takiego skanera. A jeśli chodzi o czytniki, no to wiadomo, że tam trzeba się pokusić jakąś pincetą, żeby coś z tego wyjąć, bo czasami nawet nie z naszej winy coś tam, nie wiem, kurz, nawet pyłek kurzu może, tak, wejść do środka. No i taka dana karta, powiedzmy, to jest moja ręka i to każdy gdzieś tam w takie piny wchodzi. Okazuje się, że ten kurz połączy te dwa z sobą, no i komputer już nie ma kontaktu. Nie może tego, że tak powiem, odczytać, ale sprężone powietrze może też tutaj pomóc. Tylko jak się to mocno upcha, no to sprężone powietrze też tego nie wyciągnie. Jeśli chodzi o klawiaturę i mysz, no najprostszą metodą jest pędzelek i sprężone powietrze. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, oczywiście może wszystkie klawisze wyjąć, bo klawisze w takich klawiaturach są wyciągane, tylko że wtedy może powstać rebus, gdzie te klawisze się znajdowały. To istnieje takie ryzyko, zawsze jest zabawy dużo z uczniami, przeważnie jak coś robimy, oni wszystko, mam takie ćwiczebne klawiatury, wszystko wyciągną, a później niestety więcej jest tego układania niż wyciągania, ale jest zabawa. Także tutaj sprężone powietrze, proszę Państwa, i szczoteczka pomaga. Przy tym elemencie też bym się pokusił o odkurzacz, tak? Tutaj można, że tak powiem, wyrazić sobie zgodę na to, że wezmę taki odkurzacz i zacznę wszystko wciągać. No tutaj będę widział, czy mi jakiś klawisz, że tak powiem, ubędzie. Jak dbać o touchpad? No to jest bardzo wrażliwe urządzenie, tutaj to jest to urządzenie laptopa. Bym nawet powiedział, że to jest takie osobiste, bo to jak z samochodem. Samochód jest przyzwyczajony do kierowcy. On się zna, tam nacisk nogi, na sprzęgło, na hamulec, na gaz, w końcu to wszystko się przyzwyczaja do nas i jeździ jak trzeba. Z tym touchpadem jest to samo. On po prostu reaguje na nasz palec i nasze puknięcia. Nie należy też bardzo się też nad nim znęcać, bo przeważnie mocno pukamy w niego, a to nie jego wina. Tak, on nie przyspieszy działania, po prostu mocniejsze kliknięcie nic nie spowoduje. Po prostu czeka na to, żeby coś kliknąć. No niestety on też jest narażony na naszą higienę, czyli jak mamy tłuste ręce, mokre, spocone, dotykamy, jeździmy tu paluszkiem po tym, no i wszystko wcieramy. Jakbyśmy to zdemontowali, to czasami są różne rzeczy tam pod spodem. No wiadomo, jak w kuchni. Nieprzyjemne. No, jeśli chodzi o mysz, to mamy, proszę Państwa, wygrane, bo to jest na przykład typ starej myszki, której już chyba nie ma na świecie. Może jest, może przesadziłem. Tu były takie trzy rolki, tutaj latała kuleczka. No i niestety, jak to latało po stole i się jeździło, to łapało kurz. No i co jakiś czas trzeba było to właśnie rozkręcić, wyjąć, patykiem ten kurz wyskrobać i to już naprawdę, proszę Państwa, tam czasami takie skrzepy aż wychodziły. Także tu było co do czyszczenia. No a tu mamy nowy typ myszki, czyli optycznej. Jedynie można delikatnie pędzelkiem przetrzeć to oczko. No i tylko obudowę, żeby, bo też tam się gromadzi na niej
różne takie zanieczyszczenia właśnie z naszego biurka. No, proszę Państwa, projektor. No to taki temat dosyć bogaty. Nie każdy, powiedzmy, ma w domu projektor. Ale jak każde urządzenie, ma wentylatory. Zasysa, wysysa i, że tak powiem, ma w sobie ten kurz. No do nie razy tutaj wiadomo, żeby rozkręcać tego projektora. No ale te najważniejsze elementy. Zobaczcie Państwo, że projektor ma też, to jest akurat taki model, gdzie ma tutaj te wentylacje. Można tutaj odkurzaczem wciągnąć, nic się nie stanie, nic nie uszkodzimy, bo dlaczego mówiłem, że w płycie głównej nie używać odkurzacza? Dlatego, że jak będziemy jeździć tą szczotką, czy nawet przypadkiem tą rurką uderzymy w coś, no to możemy coś pochłonąć, tak? No, tu jeżeli będziemy jeździć tą szczotką po tej wentylacji, tu po tej kratce, no to nic nie wciągniemy. No, to, co miało być luźne i będzie luźne w nim, to i tak by nie działał już, tak? Także tu możemy się o to pokusić, ale to myślę, że odkurzacz to by też za mała moc tego działania. Dlatego tutaj by trzeba było się pokusić o sprężone powietrze i tak dosyć mocno to przepsikać. Też niektóre projektory, tutaj znalazłem taki obrazek, mają filtry, trzeba znaleźć. To akurat ciężko powiedzieć, że akurat ten ma tu, tak? Ile projektorów, tyle filtrów, ile ludzi, tyle pomysłów. Także trzeba to wyjąć, przedmuchać, przeczyścić, włożyć z powrotem, będzie działał. Ważne, oczywiście od lamp wyłączamy zasilanie z prądu, no bo to wiadomo, każda konserwacja wiąże się tam z czymś, że możemy zostać porażeni. No i też tutaj projektory, co jest dziwne, znaczy dziwne, no prawdziwe, że lampy mają w sobie rtęć, mogą być małe ilości rtęci, że w razie stłuczenia takiej lampy projektora należy przewietrzyć powietrze, bo mogą się wydostać jakieś środki trujące. Jeżeli mówimy o płycie CD, DVD i takich napędach właśnie, laptopach na przykład, no konserwacją tego jest, proszę Państwa, to oczko optyczne. To też, mały, tak jak w przypadku myszki, mały pędzelek, taki patyczek do uszu, jakiś środek, delikatnie, nie zalewamy tego, tak? Delikatnie myjemy. Jak na przykład widzimy, że to się nie przesuwa, tutaj to urządzenie optyczne, niektóre modele mają tutaj też tą prowadnicę taką, wyprowadzoną, tak jak było w przypadku na przykład drukarki. Możemy też delikatnie to przetrzeć, później są specjalne smary. Tu nie stosujemy raczej smaru samochodowego, tylko są specjalne komputerowe, one po prostu zmniejszają tarcie do minimum, a te samochodowe czasami mają jakieś domieszki, jakieś innych rzeczy, to właśnie to jeszcze gorzej spowalnia. Po prostu inne działanie tego. No, należy to przesmarować i się cieszyć dalszym działaniem. Tutaj, proszę Państwa, też specjalne urządzenie do czyszczenia płyt. CD czasami są, no metoda powinna być prosta, tak, paluszek w środek, paluszek na zewnątrz, płytę przekładamy, ale dobrze wiemy, że czasami to tak nie wygląda, tak, przekazujemy sobie płytę z rąk do rąk, no i mamy praktycznie pełno odcisków palców, tak, jako dowody. Co zrobić w przypadku, proszę Państwa, zalania laptopa? Bo jeśli chodzi o zalanie klawiatury zwykłej, to nie ma problemów, szybko odłączamy. Może przeschnąć, ona powinna działać tutaj, to tam nie dochodzi, tak powiem, prąd takiej mocy, żeby powstać jakieś zwarcie. Jak Państwo by się też pokusili, mieli kiedyś starą klawiaturę i chętnie sobie tak zobaczyli, co ma w środku, to zobaczycie, że tam jest taka specjalna membrana, która nie dopuści do tego, żeby tam dalej to wchodziło do elektroniki. No, pierwsze działanie, co trzeba, jak najszybciej odłączyć prąd, a nawet wyjąć baterię, tak? Bo bateria też jest jakimś źródłem energii dla takiego laptopa. Rozkręcić ile się da, proszę Państwa. No, nie staramy się tutaj, no nie mówię teraz, że macie tego, każdy z nas ma jakąś tam wiedzę, na jakimś etapie się kończy, zaczyna. Rozkręcamy tyle i się da i po prostu suszarką do włosów szybciutko przedmuchamy to. No i też należy, proszę Państwa, odczekać, no bo nie wszędzie tam może się zgromadzić większa ilość wody. No i tam by trzeba czekać, żeby to wyparowało. Teraz jeżeli właściwie sama woda jakby nie jest niebezpieczna, gorsze są te herbaty, soczki i inne rzeczy, bo one tworzą powłokę. No i ta powłoka powoduje to, że ten prąd się przemieszcza. Tak? No, woda też jest niebezpieczna, jeżeli jest wylana, ale jeżeli jest wysuszona, no to już jest wszystko dobrze.
Nie wiem, czy to też prawda, bo mi się nie zdarzyło. Można by przećwiczyć, że jak ktoś zaleje komórkę, to wystarczy też ją osuszyć, wysuszyć, przesuszyć, no ale wtedy wystarczy na noc włożyć do ryżu. Na przykład ryż jest bardzo dobrym pochłaniaczem wilgoci. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o żywotność baterii, mogą się Państwo ze mną nie zgadzać. Czasami też właściwie robię takie rzeczy, których nie powinienem. A o co chodzi? No, chodzi o to, że na pewno baterię to musimy ładować ładowarką dedykowaną do tego komputera. Teraz niedawno zdarzyło mi się nawet taki przypadek firmy HP, że tak się zabezpieczają już, że nawet nie pozwalają stosowanie innych ładowarek do swojego urządzenia, tylko tą o tych parametrach, która powinna być zamontowana. No i tu takim przykładem, wiem, że może będzie słabo widać, ale gdzieś w tym miejscu, jeśli Państwo, bo to jest obrazek zasilacza, jest napisane, jaki jest potrzebny woltomierz, amperomierz, żeby tam danego laptopa ładować. Nie możemy tego ani mieć za dużo, ani za mało. Po prostu musi być tak, jak powinno być. Bo jeżeli użyjemy za silnego prądu, no to sobie pogorszymy baterię, bo komputer będzie dostawał też ten prąd za duży. Za małe nie doładuje nam, albo czas ładowania będzie za długi, co spowoduje na przykład przegrzewanie się, tak? Przegrzewanie się urządzenia, bo takie urządzenie może mieć zrobione w systemie, że przewidywalny czas jest 3 godziny ładowania, a później ona się wyłącza. Dobrze to widać, jeżeli zostawimy laptopa do ładowania na noc, dopóki ładuje, jest ciepłe. Ciepłe dobrze, tam te wszystkie elektrony sobie chodzą się, nagrzewają i to ładuje. No ale później, jeśli on skończy, to ładowarka jest zimna, tak? Czyli on się automatycznie sam wyłącza. To. Też tutaj, zanim przejdę do tego dekalogu, jeszcze chciałem powiedzieć, że starajmy się, jeżeli używamy laptopa i prądu, że albo wtedy na prądzie wyciągamy baterię, jeżeli to jest możliwość, no albo staramy się tak działać na baterii, bo działanie na prądzie i baterii jednocześnie powoduje, że ta bateria tak się rozładowuje, naładowuje, ona w ciągłym ruchu. Ona powinna być albo ładowana, albo rozładowana, a nie, że ona po prostu się rozładowuje, ładuje i to też jest niedobre. Jeszcze tu takim przykładem z takiego tej niedobroci dla tej baterii jest to, że mianowicie jeżeli ładujemy coś mniejszym prądem, no to on do końca nie może nie doładowywać tej baterii i ta bateria traci już swoją, że tak powiem, moc, czyli powinna być wytrzymać mi od 5 godzin, a przez to, że ładuję inną ładowarką niż powinienem, no to będzie wytrzymywać mi na przykład 4 godziny. No i taki dekalog konserwacji, proszę Państwa, komputera, że zawsze pamiętamy, żeby odciąć to źródło prądu. Stosujemy środki dedykowane do danego sprzętu. Ja nie mówię, że musimy teraz kupić zestaw pędzelków i mamy nawet pędzle malarskie, tak? Pędzel to pędzel, nic się nie stanie. Takie komputerowe na pewno będą droższe niż zwykły ze sklepu z farbami. W przypadku braku środków dedykowanych powinno być. No przecieramy wodą, tak? Tylko wodą, nie stosujemy żadnych innych środków do mycia naczyń czy coś takiego. Nie spryskujemy urządzenia, tylko ściereczkę. Używamy miękkiej, delikatnych rzeczy. Po zakończeniu konserwacji odczekajmy kilka minut, aż środek wyparuje, tak? Bo nawet nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak stosowali sprężone powietrze, to ono czasami jak przy dłuższym użyciu, ono już zaczyna wypychać z siebie taki płyn. No to też trzeba czekać, aż ten płyn wyparuje, a nie, że od razu powiedzmy włączyć komputer. Nie przesadzamy ze środkami czyszczącymi, tutaj miałem na myśli szczególnie smarowanie prowadnic, tak? Bo dobrze chcę dobrze nasmarować, nie wiadomo ile tego tam się naładuje, a później jak ta prowadnica pójdzie, to ona wszystko nam będzie ściągać, rozmazywać i nie wiadomo co jeszcze później może się wydarzyć. W przypadku czyszczenia prowadnic czy zębatek należy je ponownie nasmarować, tak? To wszystko, co jest ruchome i jak czyścimy i widzimy, że to już fabrycznie było czymś nasmarowane i lepiej się klei, no to, a nie tylko sokiem, tak? Tylko lepiej się takim środkiem, że tak powiem, konserwacyjnym, no to powinniśmy to zrobić też i zastosować. No, proszę Państwa, no ergonomia pracy przy komputerze. Tutaj nie będziemy za dużo mówić.
to może byłoby dla osób, które pracują przy komputerze, chociaż czasami jak patrzę na pewne osoby, to wydaje mi się, że oni więcej pracują przy komputerze niż nawet pani, która siedząca w biurze. Nie? Także no to chodzi o ergonomię, to fajnie, ergonomia to jest ergon, czyli praca, i nanos, czyli prawo, tak, takie prawo zachowania się przed komputerem. No niestety przy komputerze, tak jak podczas siedzenia długiego czy oglądania telewizji, pewne mięśnie w ogóle nie pracują, tak? Zastygają, nie poruszają się, nie rozgrzewają się, tak? Też taką ciekawostką jest, że jak śpimy przez całą noc, to jesteśmy o centymetr wyżsi rano. Dopiero przez to, że chodzimy, to malejemy o ten centymetr, także jak dobrze się zmierzyć, to na wieczór. Wielotysięczne powtarzanie tych samych ruchów na klawiaturze czy użycia myszki komputerowej powodują ogromne zmęczenie, tak, ścięgna. Czyli ciągle klikanie, ciągle coś. Jeszcze jak ktoś jest w takim pędzie, w takim amoku, to te mięśnie coraz bardziej są na to narażone. No nasze oczy. Ja osobiście, proszę Państwa, laptopów nie mogę, nie trawię, bo wytrzymuję ewentualnie 2 godziny. Od razu uzawiam mi oczy i przed komputerem więcej czasu mogę spędzić, jest inaczej. No ale jeżeli już mamy takie objawy, to nie powinniśmy tego oka przemęczać. Powinniśmy zrobić to przerwę. Też należy często mrugać oczami. One się wtedy same nawilżają, powiedzmy, z automatu. Takim przykładem zawsze, który pokazuję też uczniom, jak sobie weźmiemy takiego jakiegoś youtubera, przeważnie młodzież to ogląda, jeżeli on gra w jakieś gry. Proszę spojrzeć na takiego osobnika, jak on rzadko mruga oczami. On czasami potrafi przez 2 minuty nie mrugnąć oczami. Patrzy się w ten punkt, ten ekran, gra i w ogóle nie mruga. Nie? To jak to oko musi być, że tak powiem, no, narażone na to suche powietrze. No oczywiście później powstają zaczerwienienia, tak? Szczypanie, jakieś mogą powstać, nie wiem, opuchnięcia, no, różne przypadki. Każdy z nas ma coś innego. No układ krwionośny to wiadomo, że brak ruchu wypełnia negatywne na stan żył w nogach, tak, siedzenie. To przykładem też mogą być kierowcy tirów, tak, im dłużej siedzą, to mają jakieś tam dolegliwości związane z nogami. My też siedzimy na tych krzesłach przed komputerem, przeważnie też w jednej pozycji, oparci czy coś. Żyły są w pewnym sensie albo gdzieś ściśnięte, gdzieś tam coś nie przechodzi. Krew odpowiednio, to wszystko wpływa na nasz układ. Pyk, pyk. No porady. No porady jak to zwykle są proste, tak? Kto by chciał je spełnić, jeśli są możliwości, to dobrze. No pracując z komputerem ustawiamy go zawsze na biurku i zapobiegamy sobie na takie odpowiednie regulowane krzesło. Jeżeli mamy stałe biurko, którego nie mamy tej regulacji, no to możemy się pokusić o regulowane krzesło. No, fachowe biurka mają już tą możliwość, że tam zmienić ten kąt i tak dalej. Teraz dobre biurko lub stolik, na którym ustawiamy laptopa, powinno mieć możliwość tej regulacji właśnie. No i tak jak mówię, nie ma regulacji biurko, to możemy się wyregulować krzesełkiem. Dokonaj zakupu dodatkowej specjalistycznej podkładki lub stacji dokującej. O co tu chodzi? Przeważnie to jest dla laptopów dobre, mianowicie wtedy sobie podkładamy to pod laptopa. No i ważne, żeby wzrok nasz był bezpośrednio na monitor, a nie pod jakimś kątem. Ważnym też elementem tutaj tego pracy z komputerem jest mianowicie światło. Nie powinno ani nas oślepiać, czyli bić z przodu, ani z tyłu, bo wtedy się odbija na przykład od monitora i to tam też przeszkadza. Najlepiej światło powinno być rzucone z góry. Nawet w pracowniach komputerowych są specjalne lampy montowane, nie takie na przykład zwykłe jak w innych salach, tylko takie ze światłem rozpraszającym. Co należy pamiętać, proszę Państwa? No, świeże powietrze, bo jak to wszystko w komputerze chodzi, nagrzewa się, wydziela różne rzeczy, oczywiście jak jeszcze w środku ma kurz i inne elementy, które nie powinny się tam znaleźć, a które zastaną, to wszystko zaczyna tam robić i pracować. Smary, przecież wszystkie rzeczy, które też są w tym komputerze przy długiej pracy, one się nagrzewają do temperatur, które no nie są przyzwyczajone, żeby pracować aż tyle. Jeszcze w zależności od tego, jak komputer jest na przykład zatkany kurzem, no to już w ogóle nie spełnia swoich norm.
No, w pomieszczeniach klimatyzowanych lub tam, gdzie jest dużo dymu od papierosy czy coś, pamiętajmy o wietrzeniu, o robieniu sobie przerw. No i to było, proszę Państwa, tyle. Dziękuję za uwagę.